Siemanko, w dzisiejszym materiale porozmawiam troszeczkę na temat tego, kto i dlaczego potrzebuje pomocy osób takich jak ja, czyli trenerów, czyli specjalistów od zdrowia, od odżywiania i od pomocy z nawykami, czyli przede wszystkim takich rzeczy, które dużo ludzi dzisiaj z nimi walczy z tego tytułu, że nie wiemy dobrze jak to zrobić, od czego zacząć, dlaczego w ogóle warto zacząć często zupełnie od czegoś innego niż nam się zazwyczaj wydaje. Tak więc najczęściej osobami, które potrzebują tego typu pomocy są osoby, które już wcześniej mimo wszystko próbowały walczyć z nadwagą, próbowały walczyć z różnego rodzaju problemami typu lenistwo, typu odkładanie, prokrastynacja, ale niestety nie udała im się ta walka. Są to często osoby, które walczą z efektem jojo, walczą z dużą nadwagą, walczą już z początkowymi fazami różnego rodzaju chorób, takich jak insulinooporność, która przy dłuższym okresie trwania będzie powodować oczywiście cukrzycę. To wszystko nie jest problemem, bo większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, ale jednak zazwyczaj nie szukamy tej pomocy i czekamy zbyt długo. Tak więc dzisiaj chcę poruszyć to, na czym polega tak naprawdę pomoc. Czym pomagamy, co robimy. Wielu osobom wydaje się, że jest to przede wszystkim trening, że jest to ta część taka techniczna, że przychodzimy poćwiczyć sobie do klubu i na tym wszystko się kończy. Natomiast tak prawdę mówiąc, to tylko część całej historii, ponieważ dokładnie nie to jest najważniejszą częścią naszej współpracy. Zazwyczaj, gdy nowy podopieczny, nowa podopieczna trafia do nas, to każdemu wydaje się, że ten trening, który będziemy przeprowadzać, jest główną częścią i głównie będzie o to chodziło. Natomiast nasza współpraca składa się z bardzo wielu elementów, z których jednym z najważniejszych, podstawowych jest zmiana sposobu myślenia i wdrażanie nowych nawyków, które będą podstawą tego działania. Wszystko po to, żeby uniknąć później swojego rodzaju powrotu tego, co wcześniej już doświadczałaś w przeszłości, czyli właśnie wracania do starych przyzwyczajeń, do starych nawyków, które powodują, że nie możesz sobie poradzić z tą nadwagą, z którą teraz walczysz. Tak więc pomoc przede wszystkim w pierwszym rzędzie polega na dokładnej identyfikacji twojego problemu. Musimy dowiedzieć się, tak naprawdę głęboko wejść w przyczyny tego wszystkiego, co się dzieje w tobie, co powoduje, że masz problem z daną rzeczą, że nie możesz się zmobilizować do ćwiczeń, że nie możesz wytrwać w tym wszystkim, że nie wychodzi ci te zdrowe nawyki, nie wiesz od czego zacząć zmiany w zdrowym odżywianiu i nie wiesz tak naprawdę dlaczego pojawiają się znowu te problemy, mimo tego, że przez 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące udaje ci się wykonywać te zadania, które otrzymujesz od swojego trenera, od swojego dietetyka, to mimo wszystko po tym pierwszym początkowym sukcesie niestety to wszystko się szybko kończy, no i wówczas wracasz do starych swoich ścieżek, które sprowadzają cię do tego, co było wcześniej. Tak więc ta identyfikacja problemu, tak jak powiedziałem, to jest punkt numer jeden na naszej liście. Drugą rzeczą są różnego rodzaju strategie, które dobieramy indywidualnie do każdego z naszych podopiecznych w taki sposób, aby były one skuteczne. Przede wszystkim najważniejsze jest nie próbowanie każdego jednego sposobu po kolei, tylko wiedząc, co jest danym problemem, daną jakąś, nazwijmy to nawet jednostką chorobową, bo często tak właśnie spostrzegamy ludzi, którzy przychodzą do nas, czy to będzie jakiś problem natury psychologicznej, mentalnej, czy to będzie problem fizjologiczny, czy coś zupełnie innego, to musimy wybrać odpowiedni sposób eliminacji przyczyn, a nie skutków tego problemu. Jeżeli będziemy maskować tylko problemy przy pomocy różnego rodzaju tabletek, jakichś diet, cud i szybkich programów treningowych, to tak naprawdę na dłuższą metę prawdopodobnie nie uda nam się odnieść jakiegoś trwałego, prawdziwego sukcesu, no i nasze starania spełzną niestety na niczym. Tak więc to jest kolejny krok, który na naszej drodze do eliminacji tych złych nawyków, do eliminacji tych problemów, z którymi wiele osób dzisiaj walczy, jest najważniejszą rzeczą zidentyfikowanie problemu, a później zidentyfikowanie i dobranie odpowiednio sposobów reagowania na to. Tak więc to robimy. Trzecią rzeczą, na której się skupiamy, to jest tak zwana instalacja już dobrych nawyków, wdrażanie tego wszystkiego, co jest rozwiązaniem tych problemów, które mamy pewność już na tym etapie, że to są właśnie problemy, a nie tylko jakieś hipotezy, które każdy z nas sobie stawia. Niestety wiele osób w dzisiejszych czasach ma pewne wyobrażenie na temat swojego problemu i tego, skąd bierze się nadwaga, skąd bierze się ta niechęć, brak motywacji. Niestety bardzo często zdarza się tak, że to wszystko są tylko jakieś pozorne przyczyny i nie do końca jesteśmy na dobrej drodze. To tak jakbyśmy chcieli wybrać się nad morze, a
wydaje nam się, że jesteśmy na dobrej drodze. Niestety, gdy wklepiemy informacje w GPS, okazuje się, że jechaliśmy w kierunku gór. Jeżeli nie widzimy tego, no to mamy duży problem. Tak więc instalacja tych rozwiązań nie polega tylko na biernym obserwowaniu, ale również na reagowaniu na nasze zachowania, na Twoje zachowania, na to, co się dzieje po tym, jak zaczynamy Ci serwować różnego rodzaju rozwiązania, taktyki, sposoby, strategie przechodzenia do nowego stylu życia, bo na tym to wszystko ma polegać. Nie mają być to jakieś diety cud, magiczne pigułki i tego typu rozwiązania, tylko rzeczy, które realnie będą popychać Cię dzień po dniu do Twojej nowej strategii, do Twojego nowego rozwiązania, do Twojego nowego stylu życia tak naprawdę. I to wszystko wykonujemy oczywiście jako Twoja praca własna. Ty to wykonujesz, Ty te zadania realizujesz, ale pod naszym nadzorem tych specjalistów, którzy oczywiście zajmują się tego rodzaju pomocą. Tak więc jeżeli znajdziesz odpowiednią osobę, która to w ten sposób wdroży, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało, to Twój sukces będzie bliżej lub dalej. I ostatnią rzeczą tak naprawdę, która tak naprawdę spoczywa na Tobie, jest zrozumienie swoich własnych potrzeb i do tego dobieranie odpowiednich strategii we współpracy ze specjalistą, z którym pracujesz. Tak więc będzie tutaj między innymi w tym zakresie organizacja własnego dnia, realizacja swoich celów i tak dalej, umiejętność przygotowania sobie odpowiedniego miejsca do pracy, odpowiedniego miejsca do wypoczynku i uczestnictwa w odpowiednich zajęciach sportowych czy pracy z odpowiednią osobą, która zajmuje się naszymi nawykami żywieniowymi, ale także znalezienie sobie specjalisty, który będzie, wprawdzie może to nie być specjalista, prawdziwy taki jakiś lekarz od medycyny i tak dalej, psychologii, ale kogoś, kto będzie również realizował ten element, ponieważ uważam, że najważniejszą cechą, najważniejszą częścią tej pracy nad zmianą nawyków, nad zmianą sposobu odżywiania, nad zmianą sposobu i stylu życia, tak naprawdę jest ta zmiana, o której powiedziałem, czyli zmiana tutaj sposobu myślenia. Jeżeli tego nie zrobimy, nie wdrożymy, to będziemy tak naprawdę budować sobie coś na fundamentach, które nie będą trwałe. Będziemy robić coś, co spowoduje, że tak naprawdę finalnie, efektywnie wrócimy do tych pierwotnych naszych zachowań, które będą dużo głębiej zakodowane w naszej podświadomości, niż nam się wydaje i dlatego będzie nam dużo, dużo trudniej dotrzeć do źródeł prawdziwych przyczyn tych problemów, z którymi w tej chwili prawdopodobnie walczysz. Tak więc tak naprawdę odpowiedzią na pytanie, gdzie i jak szukać pomocy, gdy mamy problem z nadwagą, gdy mamy problem z jakimś schorzeniem natury żywieniowej, psychologicznej czy polegającej na tym, że brakuje nam ruchu, to moim zdaniem powinniśmy znaleźć kogoś, kto łączy w sobie trzy cechy, te, o których powiedziałem. Zarówno sposób myślenia, pomoc w jego zmianie, zarówno pomoc w zmianie stylu życia na zdrowszy, czy to przy pomocy ćwiczeń, czy to przy pomocy odżywiania i innych różnych technik, ale przede wszystkim osoby, która będzie to robiła w spójny sposób i wtedy będziemy mieć największe szanse na to, żeby odnieść sukces. Tak więc dzięki za Twój czas. Mam nadzieję, że ten materiał się przydał. Jeżeli tak jest, to zachęcam do polubienia i oczywiście udostępnień, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki za poświęcony czas i na razie.